Witajcie cieplutko. Mamy dzisiaj środę, nie? Pralka będzie dzisiaj nam troszkę przeszkadzać, zresztą jak zawsze, ale mam nadzieję, że pomimo tego będzie Wam się miło oglądać filmik o żarciu. Dzisiaj robimy tortillę. Tak, mam tutaj taką, wiecie co, ściągę, bo dzisiaj tak spałam średnio na jeża. Więc mamy dzisiaj trzy propozycje. Będzie tortilla z łososiem, z sałatą i moim ulubionym takimi chłopaków twarożkiem kanapkowo-sernikowym. Kupiście, czy w Polsce jest też wieluń. Ma zarąbisty skład, śmietanka, kultury bakterii, więc naprawdę super smakowo. Polecam. Więc to będzie pierwsza propozycja. Wędzony łosoś, sałata i serek kanapkowy. Oczywiście chłopaki nie lubią bardzo wędzonego, więc wziąłem taki bardzo średnio wędzony, żeby był taki delikatniejszy. Cztery funciki kosztują takie cztery plasterki. Druga propozycja będzie z pomidorkami i z awokado, a trzecia propozycja serkiem żółtym z szyneczką i z ketchupem. Oczywiście możecie sobie przygotować tortillę, ewentualnie może być zamiennik, tak, tortilli. Ja kupiłam troszeczkę, to są inne takie placuszki, nie wiem jak one się nazywają, ale są przepyszne. Więc moi kochani, zabieram się za robotę, bo młodzież zawsze robi wszystko przed szkołą, więc będę się streszczała. Bierzemy serek kanapkowy, smarujemy sobie, więc będzie tak na spida. Smarujemy sobie. Pralka tutaj daje efekty specjalne. Smarujemy sobie tą tortilkę. No, a tu kładziemy łososia, byście tylko widzieli. Proszę bardzo. No, to kładziemy może tak. Trochę się ułamało, ale to się nic nie dzieje. No, to kładziemy łososia. Sałatę. Wbijamy dużo, dużo sałaty, dużo warzyw i teraz rachu ciachu. Cyk. I będziemy ją tutaj przekrajać na pół. To, że popękała, to się nic nie dzieje. I ją będziemy przekrajać. Nic się nie dzieje, nie musi być profesjonal. Ona się faktycznie troszkę tutaj przełamała, ale nic się nie dzieje. Ważne, żeby było apetycznie. Wiecie, no nie wyszło trochę, żeby było tak... Czekajcie, no. Nie, no musi być jakoś ładnie też. Naprawdę, wiecie, to jest tak, jak właśnie na spida się robi, ale podobno takie jedzenie na spida jest najlepsze. Więc mamy tutaj rapa z łososiem i sałatą. Ok, ja sobie tutaj położę propozycję numer 1. Cyk. Propozycja numer 2. Jedno awokado. Wszystko będzie na dole podane. Na spida. Jedno awokado. Zawsze pamiętajcie, żeby sokiem z cytryny. No, tak, trzeba rozsmarować, ale jest bardzo miękkie moje awokado, więc damy radę. Ja też na śniadanie właśnie będę robiła rapy z łososiem, sałatą i serkiem właśnie tym kanapkowym. Do tego pomidorki, moi kochani. Właśnie ładnie wygląda pomidorki. One ogólnie mają takie kieszonki, wiecie, one są podwójne. Ale jest tak mocno sklejone, że jak praktycznie jednego otworzycie, to drugi się rozwala, więc wkurzyłam się i wzięłam, połączyłam te dwa razem, nie odklejając. I teraz tak. Pomidorek ucieka. Przekrajamy. Pokażę. Okay. Proszę bardzo. Nie no, pomidor nie uciekaj. No. I mamy tutaj propozycję z pomidorkiem. Cyk. To zabieramy. Potrzebne. I teraz zabieramy się za zrobienie z ketchupkiem.
Kasia, to no, nie może być coś takiego, wiecie. Daj, zrób. Skarbę. I teraz będzie propozycja keczapowa. Siemonia, nieprofesjonalnie, nie, żartuję. Nie musi wszystko wyglądać, zawsze cacy. Tak, keczapkiem usmarujcie sobie, oczywiście nie zapomnijcie sobie podgrzać na patelni około minuty. Wtedy to będzie się tak fajnie roztapiać. Cyk, ale też możecie na zimno, to nie ma różnicy. Opa. Nie ma. Przeklejamy. Zabieramy tą deskę. Przeklejemy na pół. Dobra, możecie sobie też takie małe kawałeczki. Wam pokażę. Ok. Tu już ładnie wygląda. Więc mamy tutaj propozycję numer 1. Wszystko będzie mówię na dole. Tutaj jest ta z pomidorkami i z awokado. Voilà. I do tego jeszcze zaraz Wam pokażę, chyba tu będzie lepiej się prezentowało na tym małym talerzyku. Tu to się troszkę nam rozpierdzieliło, ale to się nic nie dzieje, będzie lepiej smakować. To jest ta z łososiem, ale troszkę mi się rozwaliło. Łososiem. Tak to tutaj zaraz Wam pokażę. Voilà. Organizacja pierwsza klasa dzisiaj. Ok. Ja Wam pokazuję. Proszę bardzo. Tak się prezentuje. Z szyneczką ze serkiem z ketchupkiem, z łososiem, sałatą i serkiem twarożkowym polecam i z pomidorkami i z awokadą. Mile oczywiście słuchcie. I miłego dnia. Trzymajcie się.